Witam serdecznie, nazywam się Bartosz i w tej części opowiem o funkcji szybkie zestawienia funkcjonalności oraz szybkie zestawienia. Jeśli chodzi o szybkie zestawienia funkcjonalności, w tej funkcji możemy pracować w trybie offline. Nie tworzymy zestaw po zestawie, tak jak to było w projektach, tylko znamy prawdopodobnie już liczby danych produktów, więc wybieramy odpowiednie i wpisujemy odpowiednią liczbę. W tej funkcji nie pracujemy również na konkretnej serii wzorniczej, tylko na serii technicznej. Dopiero na końcu, jeśli mamy już dostęp do internetu lub już wiemy, jaką konkretnie serię wybrać, wybieramy odpowiednią i zapisujemy w szybkich zestawieniach. OK, to rozpocznijmy. Klikamy w plus. Otwiera się okno, gdzie nazywamy swoje zestawienie oraz pierwsze pomieszczenie. Gdy tego nie zrobimy, nazwa wygeneruje się automatycznie jako moje zestawienie i pomieszczenie 1. W tym widoku na górze mamy zakładki, ramki, elementy funkcjonalne, akcesoria. Zaczynamy jednak od wyboru serii technicznej. Domyślnie jest to seria klawiszowa. Mamy do wyboru jeszcze obrotową R Classic i obrotową 1930 Glass. Zostawmy klawiszową, więc teraz wybieramy odpowiednią liczbę ramek, jakie potrzebujemy w tym zestawieniu. Jednokrotnych potrzebujemy 10, dwukrotnych potrzebujemy 15, trzykrotnych może 5. Liczby ramek możemy też zmieniać klikając w plus lub minus. Te liczby od razu zostają zapamiętane. Możemy przejść teraz dalej do elementów funkcjonalnych. Tutaj tych produktów jest bardzo dużo, więc należy skorzystać z filtrów. Klikając w filtry możemy wybrać odpowiednie grupy produktów, czyli na przykład łączniki, łączniki klawiszowe, bądź też gniazda, czyli gniazda na przykład 230 V albo gniazda antenowe. Zachęcam jednak do korzystania z funkcji ulubionych produktów. Jak definiować ulubione produkty? Wybierzmy jakąś grupę produktów, powiedzmy gniazda 230, pokaż produkty i teraz klikając w gwiazdkę przy danym produkcie dodajemy go do głównego folderu ulubionych. Jeśli klikniemy ikonę folderu, możemy wybrać, do którego folderu ma dany produkt trafić. Ja mam już taki folder zdefiniowany, przejdziemy do tego folderu. To są produkty, z których najczęściej korzystam i teraz bardzo szybko mogę dodać właściwe liczby danych produktów. Powiedzmy łącznik uniwersalny 10, łącznik klawiszowy podwójny 15, gniazdo z uziemieniem 10, i tak dalej, i tak dalej. Załóżmy, że projekt jest skończony. Przechodzę więc do podsumowania zamówienia. I teraz, jeśli już mam dostęp do internetu, jeśli jestem już zdecydowany na konkretną serię wzorniczą, wybieram wybierz serię. Otwiera mi się cały katalog serii we wszystkich wersjach kolorystycznych i materiałowych i wybieram odpowiednią. Powiedzmy Berker Q7 beton. Wybieram daną serię, klikam dalej. No i aplikacja sprawdziła i dopasowała wszystkie produkty te funkcjonalne na te rzeczywiste występujące w danej serii. Takie zestawienie zapisujemy. Możemy nazwać na przykład moje mieszkanie. Zapisujemy w zestawieniach. Projekt się zapisał, ale na górze pojawił się komunikat. Komunikat informuje nas, że liczba miejsc w ramkach jest różna od wybranych elementów centralnych. Jeśli to było celowe, to OK, a jeśli nie, no to warto wrócić do konfiguracji i poprawić ten błąd. Możemy też zmienić serię dla zestawienia. Jeśli chcemy dla całego zestawienia zmienić serię, to klikamy w zmień serię w lewym dolnym rogu. Natomiast jeśli chcemy zmienić serię tylko dla danego pomieszczenia, klikamy w opcję przy pomieszczeniu i zmieniamy serię. Obok zakładki podsumowanie zestawienia jest lista elementów. Jest to lista sumaryczna wszystkich wybranych referencji wraz z ceną. Takie zestawienie możemy wysłać na e-mail, bądź też możemy pobrać dokumenty w formacie PDF lub XLS. Ja może pobiorę listę elementów PDF. Lista została wygenerowana. No i to w zasadzie wszystko, jeśli chodzi o szybkie zestawienia funkcjonalności. Teraz przejdę do ekranu głównego i omówię szybkie zestawienia. Jest to funkcja bardzo podobna do omawianej przed chwilą, z tą różnicą, że jeśli chcemy z niej korzystać, musimy mieć dostęp do internetu. No i w tym przypadku zawsze pracujemy na danej serii wzorniczej. Więc klikając w plus, podobnie rozpoczynamy projekt, nazywamy go
zachęcam do nazywania projektu, bo jest łatwiejsza identyfikacja projektu w przyszłości. Jeśli jednak tego nie zrobimy, to tak samo automatycznie zostanie nazwany odpowiednio moje zestawienie i pomieszczenie 1. W górnej części ekranu widzimy ramki, elementy funkcjonalne oraz akcesoria, ale musimy zacząć od filtrowania. Pierwszym krokiem jest wybór serii. Jeśli na przykład nie znamy oferty Berkera, możemy filtrować po kolorze czy po materiale danej serii. Jeśli znamy, no to wybieramy jakąś konkretną, powiedzmy Berker Q7. Pokaż produkty, no i wybieramy odpowiednie liczby ramek. Załóżmy jednokrotna 13, dwukrotna 30 i tak dalej. To samo robimy z elementami funkcjonalnymi. Jest ich bardzo dużo, więc należy skorzystać z filtrów. Wybieramy odpowiednie grupy produktów lub, tak jak już wspominałem wcześniej, najlepiej zdefiniować produkty ulubione. Dalsza część konfiguracji jest podobna jak w moich zestawieniach funkcjonalności, z tym, że na samym końcu nie wybieramy już serii, bo ją zdefiniowaliśmy na samym początku, jednak możemy ją zmienić. Możemy ją zmienić dla całego zestawienia albo tylko dla danego pomieszczenia. Zestawienie oczywiście można pobrać, można wysłać na e-mail. Można też dokończyć projekt w konfiguratorze online, bo aplikacja jest w pełni kompatybilna z konfiguratorem. Zachęcam do korzystania z aplikacji i przypominam, że można ją pobrać z Google Play lub App Store.